Witam Was, kochani, bardzo serdecznie na moim kanale, na kanale Karolina G. I dzisiaj, tak jak wiecie po tytule, dowiecie się w końcu czegoś więcej na temat tego, co się stało z moim trzecim dzieckiem. Miałam tego filmiku, jak wiecie, nie nakręcać, nie opowiadać o tym. I nawet powiem Wam, że wiele osób uważa, że może nie powinnam o tym mówić, ale ja już czuję się gotowa, ja chcę Wam o tym teraz już powiedzieć i wydaje mi się, że należą Wam się może nawet jakieś niewielkie wyjaśnienia, może nie tak, że Wam się należą, ale... I nie to, że jestem Wam jakoś winna wytłumaczenie, ale wydaje mi się, że wiele osób... z dobrego serca martwi się po prostu, co się stało, albo jest wiele takich kobiet, które może było, albo nie wiem, ktoś z bliskich ich był w takiej sytuacji i chciałyby po prostu wiedzieć coś więcej na ten temat. I jeśli tym filmem jestem w stanie komuś pomóc, jestem w stanie coś komuś doradzić, albo nie wiem, posłuchać, choćby oczyścić swoje emocje i pokazać, że po jakimś czasie człowiek czuje się mimo wszystko psychicznie i fizycznie lepiej niż na początku, to tak, warto, żebym dzisiaj tutaj przed Wami usiadła i żebym Wam troszeczkę moją historię opowiedziała. Jeszcze powiem Wam, dlaczego nie chciałam wcześniej tego filmu nakręcić. Dlatego, że nie chciałam, żeby ktoś posądzał mnie, albo nie wiem, żeby ktoś pomyślał, że to, że jest Was tyle na kanale, to przez to, że nakręciłam taki filmik, może kontrowersyjny, i że dużo osób było ciekawych i że kliknęło i że przybyło mi jakby widzów czy subskrypcji. Nie, nie, kompletnie nie o to chodziło. A dziś wydaje mi się, że jest już Was na tyle dużo, że po prostu nie będę musiała wielokrotnie o tym opowiadać i jakby, wiecie, tłumaczyć się, tylko odeślę do tego filmu i też wydaje mi się, że ja już nie muszę niczego jakby bardzo udowadniać, że Wy tu jesteście, bo po prostu czerpiecie jakąś energię z naszych filmów, może nas zdarzycie jakąś sympatią, byłoby wspaniale, i że nie muszę jakby, wiecie, przez jakiś taki kontrowersyjny filmik zbijać sobie tutaj widzów. To nie o to chodziło, ale przejdźmy do mojej opowieści, przejdźmy do sedna. Także może od początku. Dowiedziałam się o ciąży jakiś czas temu, jak wiecie, i byłam bardzo szczęśliwa. Również była to dla mnie niespodzianka. I na początku, w pierwszym jakby tygodniu, bo pamiętam to dokładnie, czułam się bardzo dobrze. Po tym jak zrobiłam test, miałam ogromny apetyt, muszę Wam się przyznać. I to często jest też jakby objaw mojej ciąży, że ja w pierwszym tygodniu albo w pierwszych dwóch tygodniach mam ogromny apetyt. Następnie, jak to u mnie w ciąży, nie wiecie pewnie, ja nie czuję się ogólnie najlepiej, jak chodzę w ciąży. Czy to była ciąża z Matyldą, czy z Lilianą, ja tę ciążę znosiłam kiepsko. I nie należę do tych kobiet, które mogłyby powiedzieć, że samo chodzenie w ciąży to jest coś mega ekscytującego, wspaniałego i w ogóle... wiecie, high life. Nie, w moim przypadku jest to, powiem Wam szczerze, jest to okres bardzo męczący, jest też szczęśliwy, bo rośnie we mnie wtedy życie, czekam na swoje dziecko, szykuję jakąś tam wyprawkę, wiecie, i są momenty wspaniałe, jakieś wizyty u lekarza i tak dalej, jeśli są oczywiście dobre wieści. Ale ogólnie ja się czuję bardzo kiepsko. Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale bardzo, bardzo dużo wymiotuję. W każdej ciąży ja wymiotuję po prostu po 5-6 razy dziennie przez bardzo długi okres. Nie chcę jakby tutaj podawać Wam mniej więcej, jaki to jest okres, bo czasami jest to 30 tygodni, czasami jest to 20 tygodni. I jest to dla mnie osobiście bardzo ciężki czas. Przyznam Wam, że jest on ciężki. Ja jestem bardzo osłabiona, ja czuję, że po prostu nie mam energii w tym czasie. Tak jakby po prostu dzidziuś ze mnie zabierał wszelką energię i ja bym tak opadała bezwładnie na te parę miesięcy.
Także jeśli są tutaj kobiety, które w ten sam sposób przechodziły bardzo ciężkie ciąże, to wiedzą, jak to jest. I tutaj słowo do tych kobiet, które przechodzą też ciąże wspaniale, żeby może wiedziały, że czasami nie wszystkie kobiety czują się wspaniale w tym okresie i nie wszystkie po prostu, nie wiem, zasłaniają się tym, że nie pracują w danym okresie ciążą, tylko one naprawdę mogą czuć się fatalnie. Ja wam to mówię z własnego doświadczenia, że ja się czułam zazwyczaj kiepsko, naprawdę. No i przejdźmy dalej. I na początku miałam ten apetyt, potem dowiedziałam się w ogóle, jak byłam na wakacjach w Polsce, że jestem w ciąży, później wróciłam tutaj do Anglii, zapisałam się do swojej GP. Oczywiście w Anglii to wszystko bardzo długo trwa, bo tutaj ciąża jest uważana od 12 tygodnia ciąży, nie wcześniej. Ponieważ ja miałam jakieś już swoje przejścia ciążowe, brałam po prostu jakieś leki w poprzednich ciążach, ale o tym to może już w innym filmie, to chciałam jak najszybciej się udać do tego lekarza. Nie przyjęto mnie, z tego co pamiętam, wcześniej, tylko normalnie w terminie 12 tygodnia i zaraz po tym miałam badanie USG. Jak wróciłam z Polski, to zaczęły się właśnie te nudności. Zaczęły się nudności, wymioty, osłabienie. Ja wymiotowałam, powiedzmy, po przebudzeniu, po kolejnych 2 godzinach, po kolejnych 3 godzinach, w tym czasie jeszcze, pamiętam, pracowałam, to po prostu cały czas, a nawet w pracy wymiotowałam, wspierała mnie wtedy koleżanka, która ze mną pracowała. I to był ciężki okres, zrezygnowałam później z pracy i po prostu powiem wam, że to był kiepski ogólnie dla mnie wtedy czas i ci, co wtedy ze mną byli, to dziękuję im bardzo, że rozumieli, że ja tak się czuję, że się pytali, jak się czuję, że mnie wspierali. Dziękuję tym wszystkim osobom, które wtedy ze mną były, tak przy okazji. I powiem wam, kochani, że te moje objawy kiepskie tak się nasilały, że po prostu zgłaszałam to u lekarza, że ja mam te wymioty. Ale to nie była to moja pierwsza ciąża, że ja się tak czułam, więc jakby ogólnie nie miałam żadnych bóli brzucha, nie miałam takich, wiecie, objawów, które nie miałam, plamień, krwawień, nic z tych rzeczy. Nic się nie działo u mnie takiego. I na badaniu postanowiono zrobić mi dodatkowe badania podczas USG w 14 bodajże tygodniu tutaj w Anglii i zrobiono mi badania na możliwości, wiecie, chorób u dziecka typu zespół Downa i to badanie jest robione z krwi i jest tam procentowo prawdopodobieństwo, że dziecko może być chore. U mnie te badania później przyszły pocztą, badania wyszły bardzo dobrze, było małe prawdopodobieństwo, wszystko było w porządku. Na USG przezierność karkowa była w porządku, dzidziuś rozwijał się bardzo dobrze, nie wskazywało nic na to, że mogłoby być cokolwiek nie tak. Nie przyjmowałam leków, które przyjmowałam w poprzednich ciążach, ponieważ tutaj uważano, że wszystko jest w najlepszym porządku, ciąża rozwija się prawidłowo i nie ma potrzeby, żebym te leki przyjmowała, a nie są to leki takie, które jakby lekarze mogliby mi je przepisać, twierdząc, że one mogą mi jakoś pomóc. Jest taka teoria, pewnie jakieś kobiety może, które mnie oglądają i przeszły po prostu to, że straciły ciążę, to wiedzą, o jakich ja lekach teraz mówię. Są to leki typu Fraxiparina, Klaxen i są to tak zwane zastrzyki na rozrzedzenie krwi. Chodzi tutaj chyba przede wszystkim o te przepływy do dzidziusia i po prostu tutaj nie chciano mi przepisać takich leków, uważano, że nie ma potrzeby. Ja się jakby bardzo nie upierałam, ponieważ czułam się ogólnie, oprócz tych wymiotów i osłabienia, dobrze. I tak jak mówię, wszystkie badania były w porządku. Następnie te objawy kiepskie, czyli te wymioty, przepraszam, że mówię tak chaotycznie, ale uwierzcie mi, że opowiadanie też o tym wszystkim kosztuje mnie jakby wewnętrznie dużo jakby emocji i musicie zrozumieć, że mogę się tutaj troszeczkę zająknąć i jakby przeżywać to w swój sposób.
poszłam do lekarza kolejny raz, do swojej GP i zgłosiłam to, że nie mogę nic jeść, bo praktycznie wszystko zwracam, że naprawdę jest fatalnie. I wtedy przepisano mi tutaj takie tabletki, które powstrzymają moje wymioty. Stwierdzono, że mogę mieć po prostu, jest taki rodzaj choroby u kobiet w ciąży, który nie pamiętam nazwy tej choroby, ale objawia się właśnie tym, że kobieta strasznie, strasznie wymiotuje i nie jest to już normalne i wykracza to, poza normy tego, że kobieta może w ciąży wymiotować. Także jeśli się bardzo, bardzo męczycie, macie ogromne wymioty w ciąży, to wcale nie musicie się tak męczyć. Chodźcie do swojego lekarza, mówcie o tym, są na to leki. No i ja oczywiście poszłam i te leki dostałam. Powiem Wam szczerze, że te leki mi pomogły. Nie wymiotowałam później, nadal było mi niedobrze, nie miałam apetytu, całkowicie w tej ciąży odrzuciło mnie od mięsa, przez całą ciążę nie ruszyłam kawałka mięsa, jak również następnie po tym, jak ciąża się zakończyła, nie jadłam mięsa chyba jeszcze przez jakieś 2 miesiące i stopniowo do niego wracałam. Mój organizm samoistnie po prostu odrzucił mięso. I żywiłam się najczęściej powtarzalnymi rzeczami, typu, żeby mi było w miarę dobrze funkcjonować, to jadłam kanapkę z masłem, potem na przykład kanapkę z masłem i z serem. I ta dieta bardzo była ograniczona, przyznam szczerze. Jakieś tam owoce, ale tylko wiecie, wybrane, które byłam w stanie przetrawić i których nie zwracałam, bo to też chodziło o to, żebym ja nie zwracała. Przyjmowałam oczywiście witaminy, tak, miałam witaminy i dalej było mi troszeczkę lepiej. Zaczął się zaokrąglać mój brzuch. Ja ogólnie należę do tych kobiet, u których brzuch pojawia się dosyć późno, ale to była trzecia ciąża, więc on się tam zaczął pojawiać w 14-15 tygodniu malutki. Ja zawsze mam tendencję do raczej mniejszych brzuchów przez 3/4 ciąży, mój brzuch dopiero rośnie na końcu ciąży, jest taki duży, a wcześniej raczej do 20, często 18 tygodnia to niewiele jest widać. Wiadomo, jak wiecie, poiem i jest wieczór, to bardziej, ale jak wstaję rano, często to tak średnio. No i tak jak mówię, przyjmowałam leki, żeby nie wymiotować, to są dosyć silne leki. Dziś zastanawiam się też nad tym, na ile te leki są bezpieczne, ale nie jestem w stanie sobie na to pytanie odpowiedzieć. W każdym razie ja te leki brałam, mniej wymiotowałam albo wcale i to się zmniejszało. Po prostu jak zaczęłam je brać, to najpierw jeszcze zdarzały się sporadyczne wymioty, a potem przestałam. I miałam takie objawy, wiecie, jak ból piersi, takie typowo kobiece objawy. Następnie około 16 tygodnia zależało mi na tym, żeby mi zrobić USG, ponieważ mam swoją historię wcześniejszą, taką, która w Polsce myślę, że na 100% miałabym wskazania do tego, żeby mieć USG. W tym kraju niestety tak nie jest, nie chciano mi dać dodatkowego USG i wyznaczono termin na 20 tydzień na kolejne USG. Ja po prostu chciałam, jakby to Wam powiedzieć, uspokoić się psychicznie, że wszystko jest w porządku, żeby móc jakby się tak nie stresować, bo stres w ciąży myślę, że też odgrywa ogromną rolę i może wiele złego zrobić, a ja się stresowałam, to Wam mówię od razu, ponieważ Lilę urodziłam przed terminem i miałam wcześniej swoją historię też niezbyt ciekawą i po prostu bardzo chciałam mieć to badanie, ale niestety się nie udało, więc stwierdziłam, że w miarę czuję się teraz ok, więc wytrzymam do 20 tygodnia. Około 16, nie, 17 prędzej tygodnia, tak dokładnie nie pamiętam, zaczęłam wsłuchiwać się w to, czy czuję ruchy dziecka i bardzo mi zależało na tym, żeby już je czuć, bo to trzecia ciąża i chciałam po prostu wiedzieć, że wszystko jest w porządku, bo wiedziałam, że to mnie uspokoi. W tym czasie mniej więcej często polegiwałam na, nie pamiętam, prawym czy lewym boku, bo to wtedy bardziej czuć, jadłam coś słodkiego i czekałam, żeby dzidziuś się poruszył. I powiem Wam, że gdzieś w 18 tygodniu dopiero zaczęłam czuć motylki w brzuchu, zaczęłam czuć leciutkie ruchy dziecka. I czułam te ruchy przez około 3-4 dni. Byłam pewna, że to jest moje dziecko i że to są ruchy mojego dziecka.
Następnie odwiedziła mnie wtedy rodzina. Tak, jeszcze jak mnie odwiedziła rodzina z Polski, to czułam ruchy i mówiłam o tym, że czuję te ruchy. I wtedy już miałam też lepszy apetyt. To był jakiś 18-19 tydzień. Tak się może poprawię. I rodzina odjechała, a ja już pod koniec ich wizyty zaczęłam się troszeczkę martwić, bo przestałam czuć ruchy. I nie byłam pewna, czy po prostu one, ja ich nie czuję, bo dzidzia leży, wiecie, inaczej, czy po prostu jeszcze nie są na tyle wzmożone, że mogę je przegapić, bo to nie były takie intensywne ruchy. Te pierwsze ruchy często są takie, wiecie, nie do końca jesteśmy pewni, czy je czujemy, czy nie czasami. Więc starałam się właśnie jeść słodkie, leżeć na boku, ale ja tych ruchów nie czułam. Zaczęłam się bardzo stresować i denerwować, że coś jest nie tak. Nie miałam żadnych plamień i brzuch mnie nadal nie bolał, nic się nie działo, poza tym, że ja wewnętrznie czułam, że przestałam czuć te ruchy i że coś jest nie tak. Zaczęłam czuć, że po prostu... zaczęłam po prostu mieć takie kobiecą intuicję i przeczucie, że coś się złego dzieje. Na tyle się martwiłam, że moja koleżanka, która mieszka tu niedaleko mnie, przyniosła mi takie urządzenie jak Doppler, żebym złapała tętno dziecka. I to było jakoś dwa dni przed tym 20 tygodniem, przed USG. I zaczęliśmy z mężem szukać tego tętna. Na początku nie mogliśmy tego tętna w ogóle znaleźć, a potem po prostu znaleźliśmy chyba moje tętno i pomyliliśmy je z tętnem dziecka. Mimo że ono było bardzo, wiecie, bo tętno dziecka jest dużo szybsze niż nasze, więc byłam przekonana, że to jest... przekonana może nie, ale byłam, wiecie, uspokoiłam się chwilowo, że jednak złapaliśmy tętno dziecka i siedziałam właściwie i tylko mierzyłam co chwilę to tętno, czy je znajdę, czy nie. I powiem wam, że te urządzenia, w tym momencie mogłabym wam powiedzieć, że nie wierzcie do końca tym urządzeniom, bo ja naprawdę słyszałam tętno tak, jakbym słyszała tętno dziecka i do dzisiaj nie wiem, czemu ono było tak szybkie i o co chodzi z tym Dopplerem, ale nie wierzę do końca w to urządzenie. Może akurat mi się takie trafiło, ale uspokoiłam się jakby chwilowo, że niby wyłapałam tętno dziecka. I miałam tą wizytę USG. Byłam bardzo nią zdenerwowana, martwiłam się, pojechaliśmy do szpitala, ale wierzyłam, że jest... Powiem wam tak, część mnie wierzyła, że jest wszystko ok, ponieważ ten Doppler mnie trochę uspokoił, a część mnie wewnętrznie miała ogromne jakieś obawy. I pamiętam, że byłam bardzo zestresowana przed tym badaniem. Następnie zaproszono mnie do tego badania, poszliśmy z mężem, położyłam się na łóżku i zaczęłam się strasznie denerwować, że po prostu może być coś nie tak. No i zaczęło się badanie USG. Zaczęło się badanie USG, powiem wam, że wszystko działo się tak dla mnie, że ja po prostu nie pamiętam wszystkiego aż tak dokładnie. Wiem, że był ten moment nerwowy, że jest taka cisza, pani doktor bada mi brzuch i cisza i robi takie... nerwową minę, wiecie, przełyka ślinę, a ja jeszcze, jak się położyliśmy, to mąż powiedział, że ja się bardzo denerwuję, czy wszystko jest w porządku. I ona powiedziała, że w porządku, proszę się położyć, będzie wszystko ok. I zaczyna nerwowo, wiecie, szukać tętna i nic nie mówi, po czym mówi, patrząc na mnie, że jest jej po prostu bardzo, bardzo, bardzo przykro. I w tym momencie ja już nie wiem, co się do końca działo, ja po prostu zaczęłam bardzo płakać. To jest potworne uczucie, bo to był już 20 tydzień. Potworne uczucie dlatego, że gdybym może jeszcze nie czuła tych ruchów, może odrobinę byłoby mi lżej, ale ja te ruchy wcześniej czułam, więc wiedziałam, że do pewnego momentu było ok, mniej więcej do 18 tygodnia i coś się wydarzyło w przeciągu 2 tygodni, że po prostu dziecko... W tym momencie powiedziano mi, że dziecko nie żyje. Był ogromny chaos na sali. Jedna pani doktor zawołała kolejną panią doktor. Ja pamiętam, że mnie jakby wyprowadzono do osobnej sali. Jeszcze przyszła inna pani doktor i potwierdziła to, że tętna nie ma i że serduszko nie bije.
mnie wyprowadzono do innej sali, oczywiście bardzo przeżywałam, czekałam co dalej. I nie będę już jakby teraz opowiadała Wam ciągu dalszego, bo ten ciąg dalszy to już jest co się wydarzyło potem. Ale chcę Wam powiedzieć, że były to bardzo ciężkie chwile w moim życiu. Ci, co oglądali filmiki, wiedzą, jak bardzo cieszyliśmy się i dziewczynki na tą ciążę, że później trzeba było dziewczynkom powiedzieć te złe wieści i przekazać im je, bo one już wiedziały te pozytywne. To, jak ja się wtedy czułam, ile mieliśmy wtedy stresu i cierpienia, to też mnie jakby zmieniło i chcę Wam powiedzieć, że jesteśmy w stanie naprawdę my ludzie wiele, wiele przeżyć i jeśli nawet dzieje się w naszym życiu coś bardzo złego, to starajmy się, żeby to wszystko obróciło się w coś dobrego. Wiem, że to, co mówię, może być trudne, bo ja sobie też zadawałam pytanie, dlaczego ja, dlaczego się to stało, co takiego zrobiłam, a może zrobiłam coś nie tak w trakcie ciąży, może to moja wina, wiecie, obwinianie się, że po co to wszystko, że lepiej było w ogóle nie być w ciąży, niż przeżyć takie cierpienie. Wiecie, masa różnych pytań, troszeczkę odwrócenie się jakby od Boga w tym okresie. Musiałam po prostu to wszystko przeżyć sama. I mimo tego, że macie bliskich, mimo tego, że każdy Was wspiera, ja naprawdę miałam wsparcie osób mi szczerze bliskich, bo wiecie, wtedy poznajecie, kto jest Waszym przyjacielem i kto jest dla Was tak naprawdę ważny w życiu i kto chce Wam pomóc i możecie rozdzielić ludzi w Waszym życiu na tych bardziej potrzebnych i mniej potrzebnych Wam i takich, którzy są prawdziwymi Waszymi przyjaciółmi. I ja miałam wtedy garść ludzi, która była ze mną, która mnie wspierała i była moimi przyjaciółmi i jest nadal. I wiem, że zawsze mogę na nich liczyć. I oni mi oczywiście bardzo pomagali, naprawdę, powiem Wam, że bardzo, ale tak naprawdę to trzeba przeżyć to samemu i trzeba to w sobie jakby poukładać w sobie. Tylko na to jest potrzebny czas. Mogę Wam powiedzieć, że chyba najbardziej oprócz męża, bo wsparcie męża to było bezcenne, to potrzebowałam bardzo dziewczynek, potrzebowałam ich ciepła, czasu z nimi, nie umiem tego wytłumaczyć, ale potrzebowałam ich bardziej niż kiedykolwiek i one mi dawały tą siłę, tak jak się czasami mówi, jeśli ktoś straci dziecko, to mu się mówi, jak ma jeszcze dzieci, że masz dla kogo żyć. I ja miałam dla kogo żyć, dla mojej rodziny i ja miałam córki i myślałam sobie po prostu, że ciesz się z tego, co masz, doceniaj to, co masz, bo różnie w życiu bywa, to, co się Tobie przydarzyło, jeszcze i tak nie jest aż taką tragedią, bo masz dwie córki, że czasami ludzie mają gorsze tragedie, a z nimi żyją i musisz to przetrwać. I wiecie, to wszystko nałożyło się też w czasie z tym, że gdy ochłonęłam, wyjechałam wtedy na święta do Polski, spędziłam czas z rodziną w Polsce, zaczęłam małymi krokami się podnosić i czułam, że ja muszę wyjść do ludzi, ale jeszcze nie miałam jakby takiej siły w sobie, żeby wyjść do ludzi na zewnątrz, w sensie, wiecie, spotkać się z kimś twarzą w twarz i o tym opowiadać. To musiał mijać jakiś określony czas, żebym ja mogła o tym opowiadać. I wtedy zaczęłam też między innymi nagrywać na YouTube. Także YouTube też mnie uleczył, też mi pomógł i wy daliście mi bardzo dużo wsparcia, nawet o tym pewnie nie wiedzieliście, ale to, że ja siadałam przed tą kamerą, że musiałam rano wstać, działać, nagrywać, nie myślałam wtedy o swoim aż tak cierpieniu, tylko myślałam o tym, że ja mogę całe to swoje nieszczęście obrócić w coś pozytywnego i nawiązać fajne relacje z wami i ja chciałabym wam też tym filmem i wyjaśnieniem podziękować, że wy byliście ze mną, szczególnie tym, co naprawdę ze mną wtedy byli i co mnie wspierali, co są ze mną bardzo długo na kanale, tym, którzy szanowali, żeby mnie nie wypytywać milion razy o tą sytuację, dziękuję, dziękuję Wam z całego serca. I jeszcze Wam powiem jedną rzecz, bo pewnie Was to bardzo ciekawi. Nie wiemy, co się stało i dlaczego nasza dzidzia odeszła, nie wiemy, dlaczego nasze dziecko umarło, nie poznaliśmy przyczyny. To jest też ciężki temat, bo nie znając przyczyny, ciężej jest się jakby pogodzić, ale powiem Wam, że już teraz to nie ma aż takiego znaczenia.
miałam badania oczywiście różne potem i różne badania się jakby toczyły naokoło mnie, które nie wskazały na nic szczególnego, bo jakieś tam drobne rzeczy były, ja byłam też chyba przeziębiona wtedy i w ogóle, więc jakieś tam drobne rzeczy osłabionego może organizmu występowały, ale nie było jasnej przyczyny i nie ma odpowiedzi do dzisiaj na to pytanie, dlaczego tak się stało. Także jak wy mnie nieraz pytaliście, co się stało, to to jest jakby dla mnie najbardziej trudne pytanie, może nawet i przykre, bo ja sama nie wiem, co się stało. Ja bym chciała znać tą przyczynę i co mam pisać każdemu w komentarzach osobno, co się stało, jak ja sama nie wiem, co się wydarzyło, że tak jest, a nie inaczej. No i kochani, chciałabym już zakończyć ten film, bo on już jest dość długi. Mam nadzieję, że częściowo was usatysfakcjonowałam swoją odpowiedzią i chciałabym, żebyście wspierali, jeśli macie wokoło ludzi, kobiety, które przeszły to samo i ten film ma na celu właśnie może pomóc im, albo żeby poczuły, że ktoś też jest w podobnej sytuacji albo był. To nie jest wasza wina, chciałabym wam powiedzieć, bo wiem, że czasami się obarczamy, że to jest jakby nasza wina i wiem, że w 90% przypadkach nie da się poznać przyczyny tego, dlaczego tak się dzieje, że dziecko w łonie matki umiera. Wiem, że są przypadki, że da się to wykryć, są jakby, wiecie, takie jawne choroby, które udowadniają. Ja może przypuszczam, że gdybym brała te leki na rozrzedzenie krwi, które brałam w poprzednich ciążach z Matyldą i Lilianą, może by mi pomogły, a może wcale by tak nie było, może te leki nie wniosłyby niczego, nie wiem. Kochani, miga mi tu bateria, wiem, że zaraz mi padnie, także zakończę na tym. Dziękuję wam za oglądanie i pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się wszyscy cieplutko i jak najdalej od problemów życiowych.